muzyka. Tak. Idziemy. Idziemy, proszę. Ciemno. Ciemno. Ale teraz będzie widno, chodź. Chodź, myszko. Szybko, otwieramy samochodzik. Chodź, otwieramy samochodzik. Tak, to nie ten samochodzik. Chcesz otworzyć samochodzik? Nie. Otwieramy samochodzik. Już, otwarty. Bierz wodę. Chcesz wodę do środka? I witamy w kolejnym dniu w filmie. Zgodnie z planem jedziemy dzisiaj do magicznych ogrodów. Pogoda na razie sprzyja. Prognozę patrzyłem do 14-15 ma nie padać. Nie być burz żadnych. Myślę, że powinniśmy się wyrobić. Jest godzina około 10. Do 11 dojedziemy. 12, 13, 14, 3 godziny. Myślę, że wystarczająco będzie, żeby przejść i zobaczyć wszystkie atrakcje tam na miejscu. Także lecimy. Magiczne ogrody znajdują się między Puławami a Janowcem. Po drugiej stronie Wisły od Kazimierza Dolnego, tam przy pośrodku mniej więcej. Mamy jeszcze jakieś 12 km, około 12 minut, ale i tak pewnie poczekam, aż mała się obudzi. Już powoli dojeżdżamy, jesteśmy prawie na miejscu, mała jeszcze śpi. Stoją jakieś 500 metrów, także zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy na miejscu, tu przed jest parę parking, jeden parking chyba taki duży, ale przed samymi magicznymi ogrodami też jest parking bezpłatny. Myślę, że w weekend raczej miejsca nie ma o tej porze, bo tu jest, nie wiem, może 10 miejsc wolnych zostało, bo zostawione całe. A dzisiaj jest, co dzisiaj jest? Środa, tak? Środek tygodnia, no ale wakacje. Także zbieramy się, mała właśnie wstała. Jolecio. Słucham. Wózeczek odpinamy. I zabijamy wózek. Mama bardzo nie chce jeździć, ale przynajmniej jakieś tuboły, tam wodę i tak dalej. Będzie łatwiej trochę. Musimy posmarować, bo jest upał około 300 stopni. Mała już mi okulary pobrudziła paluszkiem. Trzeba będzie wytrzeć. My powoli się zbieramy. Pakujemy je do wózka. Pewnie długo nie będzie chciała w tym wózku siedzieć, ale spróbujemy. Przynajmniej kawałek. Mogliśmy o 10 przyjść, bo teraz pora kolejka się ustawiła. Pewnie kas jest trochę więcej niż jedna. A widzę już, ale tam jest chyba druga kasa. Ale musimy założyć chusteczkę. Na pewno, nie? Super. Proszę. No. Proszę, nie masz ślimaka. Kto tu siedzi? Kto tu siedzi na ślimaku? Julia, tu siedzi na ślimaczku, tak? Jakie wielkie oczy ma ślimak, patrz. Śpiewamy piosenkę, jak nas skrzata strzywa przestała. Co to mówi do ciebie? Skrzacik? Tak. Naciśnij jeszcze raz. Hej! Witajcie w magicznych ogrodach, moi mili! Cieszę się, że przyszliście odwiedzić starego skrzata. W zamku jesteś.
No to jest zjeżdżalnia, tak? Gorąco. Daj rączkę. Chodź. A tu je mamy tratwy, tak, Julcia? Trochę nerwowa mała się zrobiła, bo spodobał jej się mostek jeden, bo tam jest mnóstwo takich metalowych śrub. A ona uwielbia takie śrubki. Musi sobie dotykać wszystkie śrubki, które są w każdej konstrukcji. O, tutaj się. Płyniemy, Julcia? Tak? Płyniemy? No to tatuś musi najpierw pierwszy wejść. Wchodzimy. Wow! I płyniemy. Julcia, ale chłopie na deszczu! No i tak sobie pływamy tratwą. Trochę dużo ludzi przyszło i trochę dużo tratw pływa i nie ma jak się tam przebić. Mam nadzieję, że wózek będzie, że nikt go nie podwędzi. Julcia, płyniemy dalej? Tak, płyniemy, bo już kombinacje się włączają. Bo mamy paluszka. I już jesteśmy na brzegu? Tak. Gdzie teraz Julia? Jeszcze raz do wody. Fajnie. Fajnie było? Tak? Julcia, bałaś się? Tak, że mi wyskoczy ten mały potwór. Idziemy teraz, weźmiemy sobie wafelka. Chcesz wafelka? Patrz, jaki marchewkowy świat. Juli, papa. Jedziemy pociągiem. Pa. Zaraz, no będziemy jechać. Juli. No jedziemy. Czuczy. I na fortę skakujemy, kamyczki otwieramy i ruszamy. Ruszamy, Julia. Uwaga na głowę. I przejażdżka już zaliczona, ciuchcią. Tak, bulwiaki. A teraz idziemy gdzieś tam, nie wiem gdzie. Latek tutaj to ma frajdę, nie? No tu się dyryguje chyba fontanna, tak jak jest na obrazku napisane. Dałem ci tą listę. Teraz zobaczymy, co jest. A to atrakcja nie dla małej naszej jeszcze, bo jest za mała. Widzę, że dzieciaki tam sobie biegają tymi tunelami, ale to 3-latka chyba dziecko musi mieć dopiero. Albo większe. A teraz idziemy dalej, w ogóle nie potrafię czytać tej mapy, ale idziemy przed siebie. To jest jakiś gród, a co konkretnie tego nie wiem. Zobaczymy. Maluszki jakieś idą. To wątpliwe. Juli, trzymaj się mocno. Trzymaj się mamusi mocno. Będziesz sam się trzymał? Trzeba zatrzymać. Juli! Tak.
Musimy na zmianę, idziemy za sztułek. Jedzonko, zaraz pójdziemy coś zjeść i się napić. Teraz ty. Teraz ja. Teraz ty. Teraz ja. Teraz ty. Teraz ja. Gdzie idziemy? To zobaczmy, co tutaj jest, tak. Idziemy coś zjeść. Tak? Chcesz taką huśtawkę? Bardzo chcesz, ale ty masz czerwoną buźkę już całą. Wszystkie huśtawki napędzane ręcznie. Siłą mięśni. Tak. Jajo. Co ty tu robisz? Zobacz, jak ten dinozaur wygląda. Z tamtej strony. Chodź, zobaczymy oczy dinozaura. Chodź, o tutaj, oko. Idziemy? Oczy? A tam jest mroczysko. Idziemy do mroczyska? Ola? Tamtędy gdzieś, bo to jest wyjście. Szybko. Chodziłaś się. Mokro? Lekkie schłodzenie, a mała już siedzi na jakiejś żabie. Zwyczaiła, że się oczy kręcą. Woda, no? Patrz, znowu śpiewające drzewa. Idziemy, znowu koło tych drzew wracamy. Praktycznie byliśmy wszędzie, oprócz tam mroczne, jak to się nazywa? Mroczne wrota czy coś? Bo to było od 6 roku życia, więc nie wchodziliśmy. Śpiewające drzewa. Dobra, powoli się zbieramy. Fajnie tu jest z maluchem, ze starszymi chyba lepiej, 2-3 latkami. Fajnie by było, gdyby nie ten upał 30 stopni, bo to daje w kość. Jeszcze z takim maluchem, który pierwszy raz widzi wszystkie rzeczy na oczy. I wszędzie chce być jednocześnie. Lecimy do samochodu. Muszę się napić. Wody. Nie ma to jak prysznic w umywalce. Klapałem się lodowatą wodą, trochę człowiek się orzeźwił. No i powrót do domu. Jest godzina, nie wiem która. 15, około 16 będziemy w domu. Nie pamiętam, co dzisiaj mamy w planach, ale pogoda się przynajmniej udała. A ty spać też w obuzie. Nie mówiłem o cenie biletów, ale bilety tu się kształtują. Ile zapłaciliśmy? 155 jakoś. Myślałem, że dziecko jest za darmo do 3 roku życia, a niestety piątkę ściągają. Taki rocznik, to co on tam korzysta, nie? Ale piątka plus po 75 od osoby, czyli 150-155. Można skorzystać z bonu turystycznego. My nie skorzystaliśmy, bo do zwykłej kasy nie było w ogóle kolejki, a do kasy z bonem turystycznym była duża kolejka. Nie chciało nam się po prostu czekać. A bon jeszcze wykorzystamy, bo jeszcze jutro pojedziemy może gdzieś do Bałtowa być może. Fajne miejsce. Trochę mamy takiego marudnego malucha, bo za dużo mówiłem o tym, za dużo atrakcji naraz i chcę cały czas, jak zobaczyła huśtawkę, nie chciała zejść albo z mostu. Trzeba na siłę ją stamtąd zabierać, ale warto sobie przyjechać tym maluchem. Może trochę starszym. Może przyjedziemy jeszcze raz za rok albo za 2 lata, jak będzie miała 3-3,5 roku. Wtedy bardziej świadomie będzie wybierała te zabawki. Tam są też zjeżdżalnie, której nie zdecydowaliśmy się z mało zjeżdżać, bo jest chyba za mała. No i tak trochę strach na tych huśtawkach i tak dalej, bo tak nie ma takiej świadomości, że jest niebezpieczeństwo i trzeba na każdym kroku na nie uważać. Jak jest trochę dziecko starsze, to myślę, że jest troszkę ma takie odruchy przetrwania. A gdzie ty wsiadasz tam za kierownicę? Gdzie ty wsiadasz za kierownicę? Dobra, autko schłodzone. Powoli się pakujemy. Wyjeżdżamy.
trochę ciepło. Znaczy w samochodzie trochę więcej, bo wiadomo, się nagrzał, chociaż schodziłem, ale jest około 30 stopni na dworze. Wychodzimy, maluchu? Chodź. Co powiesz? Fajnie? Zostajesz tutaj? My idziemy. Weź nóżkę, bo zamykam drzwi. O. Idziemy? Chodź. O, jesteśmy już na rączkach. Światło nam zgasło. Jemu światło zgasło. Już się świeci. Podobało ci się w magicznych ogrodach? Nie. Na huśtawkach ci się podobało? Na tej dużej huśtawce było fajnie? Odpowiesz coś, tacie? Fajnie było. Obiad się trochę nie udał. Co to zjadasz? Lepiej chyba na obiad sobie pojechać do Puław. Kawa była dobra, ale jedzonko było ohydne. Dobra, kończymy na dzisiaj. Jutro Bałtów. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Online już zapłaciłem, kupiłem bilety, żeby nie stać w kolejce, tak jak dzisiaj. Że dzisiaj nie staliśmy w kolejce, bo wybraliśmy płatność zwykłą, ale jeszcze zostało nam bonu turystycznego kawałek. Także dzisiaj wykorzystałem bon, zapłaciłem przez internet. A jutro idziemy, już mam wszystko zapłacone, tylko wydrukowanie pakietów żywnościowych, jakkolwiek to brzmi. 2 razy po 50 zł, żeby dobić do pełnej wartości bonu. No i jedziemy. Myślę, że około 9:30 powinniśmy wyjechać, jakieś 1,5 godziny drogi przed nami. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory utrafimy na taki moment, gdzie mama będzie spała i dojedziemy bez przygód. Także do zobaczenia jutro. To znaczy w następnym filmie.